Dzień dobry, witajcie. Wiele osób zadaje mi pytanie, czy przyjąłem już trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Tak, uczyniłem to 28 września bieżącego roku. Zatem w sumie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, szczepiłem się aż 5 razy. Dwa razy przeciw grypie, bo dwa tygodnie temu zaszczepiłem się także przeciw grypie i rok temu zrobiłem to również i trzy razy przeciw COVID-19, w sumie 5 razy. Przeczytałem wczoraj na jakimś forum antyszczepionkowym, że zostało mi no, niecały rok życia. Natomiast pytacie mnie też y, o tym, co myślę na temat czwartej fali koronawirusa. Nie wiem, co mam myśleć o fali, tym bardziej o czwartej fali, dlatego że w internecie na ten temat również panuje pewna dezinformacja. Y, mianowicie w 1886 roku. Hertz otrzymał, znaczy wy, wykrył, odkrył falę elektromagnetyczną. W 1916 roku Albert Einstein wysunął hipotezę o istnieniu fali grawitacyjnej. W 2017 roku była Nagroda Nobla dla Weissa za udowodnienie istnienia fali grawitacyjnej. W 2018 roku nastąpił przełom. Tutaj wykazał się Polak, Dawid Podsiadło. I ze swoją teorią, nie ma fal. Nie ma fal, nie ma fala oni tu już z czwartą falą lecą, dlatego nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Jak widzicie, nauka bardzo szybko się potrafi zmieniać. A teraz już tak całkiem na poważnie i odchodząc już od tej dygresji istnieje bardzo wiele potencjalnie rakotwórczych związków w pożywieniu które powstają w wyniku poddawania go działania, działaniu w wysokiej temperatury. Czyli na przykład podczas smażenia, podczas pieczenia, podczas grillowania wytwarzają się potencjalnie lub prawdopodobnie rakotwórcze nitrozoaminy. Mogą powstawać np. związki Maillarda, takie jak akrylamid które również mogą wywierać szkodliwy wpływ na organizm człowieka, nadtlenki bądź wodoronatlenki lipidów, które powstają w procesie peroksydacji lipidów, tak? I tutaj pewna drobna uwaga. Czytałem na różnych stronach internetowych, że podczas smażenia powstają na przykład rodniki peroksylowe czy alkilowe z kwasów tłuszczowych, które zawarte są w pożywieniu. I one bardzo szkodliwie rakotwórczo działają na człowieka. To jest nieprawda, bo rodniki mają tak krótki czas życia w cudzysłowie, oczywiście, że my tych rodników nie spożywamy. Po usmażeniu tych rodników już tam nie ma peroksylowych czy alkilowych, ale są na przykład nadtlenki, wodoronadtlenki. Czy tlenki lipidowe, które oczywiście w naszym organizmie mogą wywierać bezpośredni efekt drażniący, podrażniający błonę śluzową przewodu pokarmowego, bądź generować powstawanie wolnych rodników in vivo, czyli już w organizmie człowieka. Do tego dochodzą jeszcze heterocykliczne aminy aromatyczne, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, również. I teraz, jeżeli miałbym oceniać, który z tych związków jest najbardziej rakotwórczy, to chyba jednak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. A te w największej ilości powstają podczas wędzenia, podczas grillowania, gdy mamy odymianie, okazanie mięsa, na przykład. tak? Bo jeżeli chodzi o nitrozoaminy, heterocykliczne aminy aromatyczne, czy takie związki jak akrylamid, wiele z tych związków, czy związki Majlarda. Wiele z tych związków klasyfikowanych jest przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do kategorii 2A lub 2B, czyli prawdopodobnie bądź przypuszczalnie rakotwórcze dla człowieka. Natomiast wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne często są zaliczane już do kategorii pierwszej, czyli bez wątpienia rakotwórcze dla człowieka. Niemniej wszystkie te związki, czy to będą związki maillarda, czy to będą wodoronadtlenki lipidowe, czy to będą nitrozoaminy, czy heterocykliczne aminy aromatyczne, albo wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, właśnie. Wszystkie te związki wywierają szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Zacznijmy może od tych nitrozoamin, bo zanim przejdę do meritum sprawy, a mianowicie w jaki sposób ograniczać powstawanie tych związków w pożywieniu, nie rezygnując ze smażenia, grillowania czy pieczenia, chciałbym Wam. Wyjaśnić pewną kwestię, pewien problem. Mianowicie, mięso często jest konserwowane saletrą sodową bądź potasową. Konserwowane jest azotanem 5-sodu bądź azotanem 5-potasu. Albo jest konserwowane azotynem sodu czy azotynem potasu, czyli mówiąc inaczej, azotanem 3-sodu bądź azotanem 3-potasu. I są to związki, które mogą wywierać niewątpliwie szkodliwy wpływ na organizm człowieka, przy czym bardziej szkodliwe są azotyny. Dlaczego? O tym zaraz powiem. Jeżeli spożyjemy takie mięso, które zawiera azotany, to te azotany w przewodzie pokarmowym najczęściej już w jelicie, w naszej okrężnicy, tam, gdzie żyją bakterie, pod wpływem enzymów, tak zwanych reduktas. Są redukowane do azotanów 3. Powstaje anion reszty kwasu azotowego 3. Natomiast później, już też w przewodzie pokarmowym, może dochodzić do takiej reakcji, że odtwarza się kwas azotowy 3, który ulega dalszej protonacji, czyli przyłącza proton, tworząc przejściowy związek H2NO2 nazywany nitrozooksydan. I ten związek H2NO2+, jest bardzo nietrwały. Może rozpadać się do wody i tlenku azotu 3, znaczy reagując jednocześnie jeszcze tutaj z anionem reszty kwasu azotowego 3, albo może rozpadać się do wody i kationu nitrozoniowego NO+. I zarówno... Tlenek azotu 3, N2O3, jak również kation nitrozoniowy NO+, mogą być czynnikami nitrozującymi, czyli takimi, które prowadzą do powstawania nitrozoami. W jaki sposób? Mianowicie aminy, czyli pochodne amoniaku, w którym jeden, przy, co najmniej tak jeden atom wodoru został za, zastąpiony jakąś resztą organiczną, najczęściej jest to. Reszta alifatyczna bądź aromatyczna. Związki zaliczane do amin, ale mogą to być również inne związki, które zawierają wolną grupę NH2, czyli mogą to być na przykład aminokwasy, w tym aminokwasy białkowe, mogą to być białka, peptydy. Generalnie związki te reagują albo z tlenkiem azotu, z tlenkiem azotu 3, tak? Tworząc właśnie związek, który jest nitrozoaminą, albo reagują bezpośrednio z tym kationem nitrozoniowym, tworząc również związek, który jest tą nitrozoaminą. Ale, tak jak powiedziałem, do nitrozoamin zaliczamy w zasadzie wszystkie te związki, które ulegają takiej reakcji. I mogą to być nie tylko aminy sensu stricte, mogą to być aminokwasy, czyli jeszcze związki, tak jak tutaj przedstawiłem, zawierające grupę karboksylową. Mogą to być aminy powstałe w wyniku dekarboksylacji tych aminokwasów w przewodzie pokarmowym, mogą to być peptydy, mogą to być białka. Ale nie mówimy generalnie nitrozoaminokwasy, nitrozoaminy czy nitrozopeptydy, tylko ogólnie mówimy o N-nitrozoaminach, a bardziej precyzyjnie powiedzielibyśmy, że mamy do czynienia z tak zwanymi N-nitrozo do których zaliczamy nitrozowe pochodne amin, aminokwasów, peptydów i białek. I te związki są prawdopodobnie, najczęściej prawdopodobnie lub przypuszczalnie rakotwórcze, czyli klasyfikowane według IARC do kategorii 2A lub 2B. A dlaczego azotyny są bardziej szkodliwe od azotanów? Bo zwróćmy uwagę, że gdy dostarczamy azoty, azotany, czyli mięso jest na przykład konserwowane azotanem sodu, lub potasu, czyli azotanem 5 sodu, bądź azotanem 5 potasu, to te azotany muszą najpierw w przewodzie pokarmowym ulec redukcji. A dopiero później, dalej kolejnym reakcją. Jeżeli my dostarczamy azotyny, azotyn 3, azotan 3 sodu, bądź potasu, to ten etap redukcji w już może zostać pominięty, w związku z czym proces powstawania tych czynników nitrozujących taki jak tlenek azotu 3 bądź kation nitrozoniowy, zachodzić może już w żołądku, w kwaśnym środowisku, czyli już w żołądku może powstawać wiele prawdopodobnie rakotwórczych amin, nitrozoamin, N nitrozoamin czy N nitrozo związków. W związku z czym azotyny są bardziej niebezpieczne. Może z nich powstawać więcej N nitrozo związków, N nitrozoamin, już w w żołądku. Nie muszą one ulegać wcześniej redukcji, tak? Tak jak to musi być, mieć miejsce w przypadku azotanu. Ale oczywiście zwróćmy uwagę, że jeżeli mięso zawiera azotyny, to już smażenie, pieczenie może sprzyjać tym reakcjom, w zależności jeszcze od temperatury, od pecha środowiska, gdzie w produktach, nie tylko u nas w żołądku po spożyciu takich produktów ale już w wyniku smażenia, czy pieczenia, czy grillowania te nitrozoaminy, czy n związki mogą się tworzyć, mogą się wytwarzać. Natomiast jeżeli chodzi o wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, to one często dostają się z tym dymem, który powstaje podczas grillowania, podczas zwędzenia. Natomiast nitrozoaminy mogą się wytwarzać bezpośrednio już w potrawie, tak? czy na przykład po spożyciu tej potrawy. W naszym organizmie, w naszym przewodzie pokarmowym. To, co jest teraz najważniejsze i najbardziej istotne dla Was, to w jaki sposób możemy zapobiegać powstawaniu tych trujących związków. Wszyscy wiemy, że można zastąpić pieczenie, smażenie albo grillowanie gotowaniem, albo spożywać owoce i warzywa na surowo. Mięsa czy jaj na surowo nie polecam. Dlaczego? Bo o tym mówiłem już w innych filmach. Tutaj nie będę tego powtarzał. Czyli możemy spożywać na surowo, bądź ograniczać czas pieczenia bądź smażenia. Albo możemy zastąpić te procesy gotowaniem, które niewątpliwie jest zdrowsze, dlatego że w temperaturze 100 stopni podczas gotowania te związki nie powstają lub powstają w śladowych ilościach. Natomiast jeżeli nie chcemy rezygnować ze smażenia bądź pieczenia i chcemy czasami grillować, to istnieją pewne wskazówki, które pozwolą Wam. Na przykład ograniczyć powstawanie tych potencjalnie rakotwórczych związków w naszym organizmie bądź w potrawie. Po pierwsze, mięso, które zawiera konserwanty oznaczane jako E249, E250, 51 czy 52, czyli azotany bądź azotyny. Należy czy można wcześniej obgotować, na przykład przez 5-10 minut, dlatego że są to związki. Rozpuszczalne, bardzo łatwo rozpuszczalne w wodzie, i wówczas te azotany przejdą do tej wody. Również azotyny. Wodę wówczas należy wylać, a mięso można później smażyć albo piec. Ilość azotanów czy azotynów w mięsie zmaleje wtedy w sposób znaczny. Natomiast można też mięso wsadzić do mikrofalówki na kilka minut. Dopóki nie pojawi się taki ten odciek, ten, ta woda, taka w cudzysłowie, ona zawiera dużo amin, aminokwasów też, będących, preku... zawiera też azotany i azotyny, będące prekursorami nitrozoamin czy heterocyklicznych amin aromatycznych. W związku z czym przed pieczeniem czy podsmażeniem, czy przed smażeniem poddając mięso działaniu promieniowania elektromagnetycznego w mikrofalówce, Zmniejszamy ilość powstających później szkodliwych produktów dla zdrowia w postaci heterocyklicznych amin aromatycznych podczas smażenia czy pieczenia tego mięsa, na przykład na patelni czy w piekarniku. Po trzecie, używajmy marynat. Może to być na bazie octu, chociażby nawet jabłkowego, ale bogatych w przyprawy zawierające związki polifenolowe. To mogą być na przykład kminek, oregano. Tymianek, bazylia. Te przyprawy i marynaty one znacznie redukują ilość powstających w mięsie heterocyklicznych amin aromatycznych, nawet o kilkadziesiąt procent. I moi drodzy, witamina C. Oczywiście nie w czasie smażenia czy pieczenia, ale spożywać na przykład warzywa czy owoce zawierające witaminę C. I do produktów, które były poddane działaniu wysokiej temperatury, czyli były smażone bądź pieczone. Dlatego, że witamina C, tak na marginesie nie tylko witamina C, ale nawet kwas D, bo witamina C to jest kwas l ale także kwas D-askorbinowy, kwas nawet erytrobowy, izoaskorbinowy, nie będące witaminą C, zachowują te właściwości przeciwutleniające tej witaminy C. Mianowicie, co się wtedy dzieje, jak my weźmiemy witaminę C, większą ilość witaminy C z żywnością, która była smażona czy pieczona. Witamina C może ulegać odwracalnej redukcji do kwasu dehydroaskorbowego czy dehydroaskorbinowego, oddając dwa elektrony i dwa protony. W wyniku działania witaminy C na, na kwas azotowy 3, czyli jeżeli w żywności są azo, azotyny tak, zawierające resztę kwasu azotowego 3, w wyniku działania witaminy C na właśnie kwas azotowy 3 powstaje tlenek azotu 2, kwas dehydroaskorbinowy oraz woda. W związku z czym zamiast kationu nitrozoniowego czy tlenku azotu 3, będącego tym czynnikiem nitrozującym, powstaje tlenek azotu 2, który tych właściwości nie posiada. W ten sposób Witamina C chroni nas przed powstawaniem nitrozoamin w przewodzie pokarmowym. Może zmniejszać ilość powstających N-nitrozo związków w sposób faktycznie istotny. Czyli moi drodzy podsumowując: skracać czas pieczenia, smażenia do minimum, używać marynat bogatych w przyprawy: bazylię, kminek, tymianek, oregano. Stosować witaminę C. Razem z żywnością, która była poddana pieczeniu czy smażeniu. Zastępować pieczenie czy smażenie gotowaniem. Do grillowania używać drewna, drzew liściastych, a nie iglastych, które zawiera więcej przecież żywicy. No i moi drodzy, przed smażeniem czy pieczeniem, czy grillowaniem, można obgotować mięso i wylać to, co przejdzie, ten, ten roztwór, albo nawet poddać je działaniu przez krótki czas promieni elektromagnetycznych w mikrofali, która również później zmniejsza ilość powstających podczas pieczenia czy, smaża, czy smażenia na przykład heterocyklicznych amin aromatycznych. Moi drodzy, jak widzicie, często wszystko, wiele rzeczy nas zaskakuje, czy dowiadujemy się w życiu czegoś nowego. Ja na przykład ostatnio szedłem sobie przez park i widziałem, jak na ławce siedział Janusz z Grażyną. I usłyszałem, byłem świadkiem takiej, o, takiej oto rozmowy. Gerażyna, ziemia jest płaska. Świat jest płaski. No co ty, Janusz, ty głupta się na pewno nie. Ależ tak, Grażyna, świat jest płaski i ziemia jest płaska. A jakiś dowód, Janusz? Ty jesteś dowodem, Grażyna. Jesteś całym moim światem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.